29 sierpnia jest obchodzony Dzień Strażnika Miejskiego. W tym to dniu w 1997 roku podpisano ustawę o Straży Miejskiej, która jest umundurowaną formacją stworzoną przez Radę Miasta, mającą na celu ochronę porządku publicznego na terenie miasta. Historia lęborskich funkcjonariuszy sięga 1993 roku, kiedy to 13 kwietnia ówczesny burmistrz miasta Lęborka Ryszard Wenta powołał do działania tę instytucję. Działała wtedy na podstawie ustawy o policji, a strażnicy mieli swój wewnętrzny statut. W lęborskiej komendzie pracuje obecnie 4 funkcjonariuszy. Komendantem jest Przemysław Rzoska. Codzienna praca rozpoczyna się odprawą, na której następuje podział zadań. Pół godziny po przyjściu do pracy jest tak zwana odprawa do służby. Funkcjonariusze otrzymują zadania na dzień bieżący. Są to przeważnie interwencje, które zostały już zgromadzone dzień wcześniej, 2 dni wcześniej, ponieważ często nie udaje się namierzyć danej osoby, w stosunku do której ma być podjęta interwencja, instytucji. No i osoby po prostu te lub instytucje są, no, że tak powiem, no, w cudzysłowie namierzane i strażnik podejmuje interwencję w stosunku do nich, a poza tym polega też to na zadaniach bieżących, czyli no, reagowanie na wszelkiego rodzaju wykroczenia. Oprócz standardowych działań mają na koncie kilka akcji, które szczególnie są wspominane przez funkcjonariuszy. Pewnej nocy, kiedy pełniliśmy służbę, zauważyliśmy złodzieja, który włamywał się do sklepu, no i prowadząc za nim pościg, kolega, który już no, nie pracuje u nas, skoczył do rzeki Łeby i po prostu wpław ją, że tak powiem, przeszedł, przepłynął, ale dzięki temu sprawca został ujęty. No, mieliśmy na swoim koncie też no, pościg za złodziejem od jubilera. To było już też w mediach nagłaśniane, ale oprócz tego ściganie kierowców mieliśmy na koncie samochodowych, którzy no, na naszych oczach wsiadł pijany kierowca do samochodu, ruszając potrącił zaparkowany pojazd, no i trzeba było niestety za delikwentem się udać. Kierowca został zatrzymany, udało to się nam, to było jakieś 4 lata temu. Na gorącym uczynku złapaliśmy niejednokrotnie złodziei kieszonkowych na naszym targowisku, jeszcze na starym targowisku i na naszym teraz nowym centrum handlowym. Niestety obecnie lęborska komenda cierpi na braki kadrowe. No, wiadomo, że patrole piesze no, by się w tej chwili przydały, ale jest to na dzień dzisiejszy, no, że tak powiem, niemożliwe ze względu na multum pracy, jaką mamy, a mało ludzi, że tak powiem, mało funkcjonariuszy. Braki kadrowe na pewno by się przydało uzupełnić. Jesteśmy w trakcie rozmów z burmistrzem. Zobaczymy, co przyszły rok pokaże. Na dzień dzisiejszy jest to na pewno niemożliwe, ponieważ wiadomo, to trzeba, że tak powiem, też zabezpieczyć w budżecie miasta. Uprawnienia Straży Miejskiej wbrew panującej opinii są bardzo szerokie i nie zawsze mieszkańcy zdają sobie z tego sprawę. Według nowej ustawy no, wachlarz uprawnień jest bardzo szeroki. Praktycznie możemy, no to co funkcjonariusz policji, działając o kodeks wykroczeń. No, do dzisiaj niektórzy mieszkańcy myślą, że strażnik nawet nie ma prawa nałożyć mandatu karnego, co jest no, niezgodne z prawdą. Funkcjonariusze współpracują ze służbami mundurowymi z naszego regionu, m.in. ze Strażą Graniczną i Policją. Współpraca ta jest bardzo potrzebna i zadowalająca obie strony. Wielokrotnie zdarzają się wspólne patrole Straży Miejskiej z Policją. Na pewno pomaga to w większej ilości służb, wystawieniu na miasto, zabezpieczeniu miasta. Patrole układają się bardzo dobrze. Ta współpraca na razie układa się zadowalająco dla nas i mam nadzieję, że dla Straży Miejskiej. Także serdeczne gratulacje z okazji dzisiejszego święta. Z racji Święta Straży Miejskiej funkcjonariuszom życzymy spokojnej i bezpiecznej pracy, poszerzenia szeregów, a mieszkańcom natomiast życzymy jak najmniejszej ilości wystawionych mandatów.